Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Wacki Kosmiczna Rozgrywka. Witam was wszystkich po świętach ze słonecznej Australii i mam nadzieję, że jesteście cali i zdrowi i święta spędziliście w gronie najbliższej rodziny i ogólnie fajnie się bawiliście. Moi drodzy, powracamy do naszej przygody. Tak jak wspominałem, znajdujemy się w Australii. Będziemy mieli tutaj na pewno dzikie stworzenia, no bo już widzę, że w tle jest jakiś, kurde, nie wiem co to jest, dziobak? Być może. Tutaj mamy też jakieś jajo i tu widzę, że jest jakiś robal, którego chyba będę mógł zabrać do ekwipunku. Tak! Dokładnie. Robal. Jest też jakaś ropucha. Jestem ogólnie ciekaw, ile skuch tutaj popełnię. Okej. Nie mogę jej zabrać. Okej! Futrzany zwierzę. Mamy tutaj futrzane zwierzę. Ogólnie myślałem, że to jest jakiś dziobak albo coś. Dobra, spróbuję zabrać to jajo. Ale widzę, że ono nie jest klikalne. Darujmy to sobie, co? No way! Dobra, możemy to jajo prawdopodobnie zrzucić francem, ale wiecie co? Wydaje mi się, że kiedy to jajo spadnie na ziemię, to się stłucze. Tutaj mamy jakiś punkt interaktywny. No way! Być może w to miejsce muszę posadzić futrzaste zwierzę. Dobre. No właśnie, i dzięki temu, kiedy strącimy jajo, to prawdopodobnie się nie zbije. Byłaby pierwsza skucha. Źle. No ciekawe, nie? No widać, że ktoś tutaj myśli. Ciekawe, że jajo mogłem tylko i wyłącznie zabrać Edkiem, a nie mogłem tego zrobić francem. Ale być może dlatego, że Edek ma bardziej rozciągniętą koszulkę i jajo mógł włożyć sobie pod spód. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest, co bym mógł zabrać? Widzę, że mogę przejść dalej. I w sumie chyba tylko tyle. Okej, dotarliśmy na jakąś plażę. Mamy kolejne dzikie zwierzęta. Jest jakaś jaszczurka i prawdopodobnie wąż. Ale widzę, że nie są to elementy klikalne. Nie mogę tego zabrać. No i po co to mam robić? Do kitu! Są jakieś trzy liany. Człowieku, zastanów się chwilę. Nie! Ale nie mogę nic przy nich zrobić. Nie! Darujmy to sobie, co? Też widzę, że jest jakiś element na wodzie. Być może będę mógł zdobyć jakąś wędkę albo coś i coś złowić z tego miejsca. Ale w jaki sposób miałbym się przedostać na drugą stronę? Skucha. To wymaga chyba głębszego przemyślenia. Scyzoryk. Wiesz co? Wymyśl coś lepszego. Mam scyzoryk i nie mogę tego odciąć. Nie mogę też nic na tym użyć. W moim ekwipunku mam tylko i wyłącznie robaka i jajo. To są jakieś grzyby. O! Super! Kamień. Mam kamień. Człowieku, zastanów się chwilę. Ale nie mogę kamienia użyć na lianach, chyba że będę mógł to zrobić Edkiem. Tylko weź w to traf, chłopie. Wcale nie jest takie proste. Udało się! Okej. Nie no, takie coś nie przejdzie. Ale co w związku z tym? A. No i bingo! Proszę bardzo, mamy przejście na drugą stronę. Wow! Ty, tam był jakiś rekin i jajo spadło na rekina. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym w ogóle tego jaja nie miał w ekwipunku. Być może bym zginął. Dobra, widzę, że mamy tutaj jakieś plemię, które odprawia rytuał. Ogólnie wyglądają jak ludożercy. Antena satelitarna. Jakaś dziwna czaszka ze skarpetą. Czaszka jakiegoś Chińczyka. A tutaj mamy kasę biletową. Kombinujesz. Ty, darujmy to sobie. Nie mogę przejść. Ale siekierka jest interaktywna, więc być może coś na niej będę mógł użyć. Chyba coś nie wyszło. O-o. Cholera.
kurde, zaliczyłem pierwszą skuchę. Wiecie co, ja może powinienem sobie zapisać tutaj stan gierki. Bo faktycznie, ja nie wiem ile tych skuch tutaj popełnię, a nie chciałbym za każdym razem gierki zaczynać od początku. O, jest jakieś lusterko. Miadzia! Kurde! Dobra, widzę, że przy tym plemieniu nic zrobić nie mogę. Ale mogę wejść za to do środka. Okej. Okay. Całkiem przyjemne pomieszczonko. Mamy kominek, który wygląda jak telewizor. Jakieś dziwne urządzonko. Pająk. Być może ptasznik. I jakaś dziwna macha znowu. Ogólnie wygląda jak jakaś maska wudu. Tutaj jakiś kredro spruty. Mamy też kranik. Ale nie mogę odkręcić wody. Tak! Okej. Okay. Mam jakieś pudełko ze skarbem. Wow! Tak! Wziąłem również michę. Mamy klucz francuski. Wow! Jakieś pudełeczko. Miadzia! Widzę, że coś jest tutaj napisane na ścianie. Cool! Przepis na po coś tam szający napój. Weź dwa pokruszone chrząszcze, fartę słodkiej wody, kawałek spalonego polana. Dodaj pajęczyny i tego proszku z drugiego pudełka na środkowej półce. Wymieszaj to wszystko w mosiężnym kociołku i lekko podgrzej. Używaj uważnie i bardzo ostrożnie. P.S. Stowarzyszenie Magów Hawajskich nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki działania podanego przepisu. No! Okej, czyli będę prawdopodobnie gotował jakąś miksturę w tym kociołku, który znajduje się na zewnątrz. Tutaj mamy pajęczynę. Dodaj pajęczyny z tego proszku. I tego proszku. Dobrze. Czyli ja w jakiś sposób bym musiał zdobyć tą pajęczynę. Wow. Ale widzę, że pająk nie jest zbyt chętny do współpracy. Skucha. Coś nie tak. Tak? I co jeszcze? Może będę mógł odkręcić wodę? No i tak ma być, człowieku. Gdyby tak się odkręcało kran w domu, to wszystkie rury by były poobijane. Ha! Dobra, nabrałem wody do miski, a według przepisu wodę też będę potrzebował. Ale teraz tak, zastanówmy się, w jaki sposób zdobyć tę pajęczynę. A może tego pająka muszę wciągnąć? O nie! Za to się nie będę brał. Wiecie, tak próbuję raz jedną postacią, raz drugą, bo każda z tych postaci ma inne pole do popisu, że tak powiem. A wymyśl coś lepszego. To nie zadziała. A może lusterko muszę na tym użyć? O! Nie no, tak jest dobrze. Okej. No widać, że ktoś tutaj myśli. Mamy pajęczynkę, moi drodzy. Czyli tak, mamy pajęczynkę, mamy robaka, mamy wodę. Brakuje nam jeszcze na pewno drugiego robaka i... No i w sumie proszek też mamy. Kurde! Czyli dalej nie przejdę. Potrzebuję jakichś pieniędzy. No, biorąc pod uwagę fakt, że jest tutaj kasa, to na pewno muszę zapłacić za przejście. Tutaj mamy tych ludzi, z którymi nie mogę dojść do interakcji. O! Miadzia! Mam kajak drewienka. Nadpalone polano. Z tego, co w przepisie było napisane, to ja też będę potrzebował nadpalone polano. Kawałek spalonego polana. Okej. Okay. Czyli dwa pokruszone chrząszcze. Brakuje mi jeszcze jednego chrząszcza. Dobrze.
Tak? No i co jeszcze? Tu mogę dojść do jakiejś interakcji. Ups. O, mamy grosik. Złota moneta. Kurczę. Dobre. No i teraz mogę przejść dalej. Okej. Nie jest jakaś... O kurde, zobaczcie, głowa Edka tutaj wisi. Być może jest to jakaś szamanka wudu. Ale nie no, tak na serio to wygląda jak jakiś stary autobus przerobiony na kiosk. Suweniry. Zrobię sobie zapis taktyczny, bo nie wiem, co mnie może tutaj spotkać. Okej. Wziąłem kawałek gałązki. Okej. Oj, Edek stracił zęby. Współczuję. Ale zobaczcie, mimo tego, że byłem przełączony na Franca, to Edek wszedł do środka. Ups. Czyli wychodzi na to, że nic na tą chwilę tutaj nie mogę zrobić, dopóki nie pozbędę się tej kobiety. Ale co w takim razie miałbym tutaj zrobić? Małpy pogilgać nie mogę. Do skrzynki zajrzeć nie mogę, aczkolwiek no ta skrzynka nie wygląda na zachęcającą, biorąc pod uwagę fakt, że jest tutaj narysowana czacha i te dwie kości. A może faktycznie coś Edkiem tutaj muszę zrobić? No nie. Kurde, już trzeci raz mi wybiła zęby. A, mogę przejść w dół ekranu. O! Jest jakiś wędkarz. I prawdopodobnie tutaj zdobędę wędkę. Ty, to wymaga chyba głębszego przemyślenia. No nie! Coś tutaj mamy. Super! Gałąź z krabem? Gałąź z krabem. Nie tak! Okej. Ups. Wow! Wędka trafiła do mojego ekwipunku, ale interesuje mnie jeszcze ten hak, który tutaj wisi. Widzę, że coś mogę tutaj zrobić. Wow! Dobre! Mamy rybę młot. Szkielet ryby. Szkielet ryby młot. O, to jest ciekawe. Mechanizm się popsuł i są teraz iskierki, tak jak to było w warsztacie w Ameryce Północnej, nie? Czy tam południowej. Czyli obstawiam, że będziemy mogli tutaj coś rozmagnetyzować. Ale tak, mam wędkę. Z tego co pamiętam, to tam było miejsce, gdzie będę mógł coś złowić. Prawdopodobnie jakąś rybę. Bo tego z tym połączyć nie mogę, nie? Albo z robakiem? A nie, bo robaka potrzebujemy, żeby przygotować miksturę. Czwarty raz wybiła mi zęby. No powiem wam tak, Edek ma naprawdę twardą szczękę, już zgubił chyba z 18 zębów, a w dalszym ciągu jeszcze je ma. Może ja tą kobietę muszę związać? Kurczę! Nie no, dobre! Tylko, że nie mam już żyłki na wędce. No nie! Fajnie! O, podkowę wziąłem. Chyba tylko tyle. Bo tego wziąć nie mogę, tego wziąć nie mogę. Tu coś jeszcze jest. Cool!
Żyłka? A, mamy żyłkę. I udało nam się naprawić wędkę. Ale podkowy z wędką połączyć nie mogę. Z drugiej strony mam podkowę. Z tego co wiem, jak się namagnetyzuje podkowę... Być może tą podkowę faktycznie muszę użyć tutaj. Ech, człowieku, tego się chyba nie da zrobić. Albo i nie. Albo i tak. Mam magnes. Ale magnesu też nie mogę użyć z wędką. Dobra, zastanówmy się, moi drodzy, co teraz powinniśmy wykonać. Bo mam wędkę, mam magnes. Albo... Dobra jest! O kurde! Cool! To wygląda jak ładunek wybuchowy z kopalni. Pęk petard. A, petardy mamy. A, myślałem, że będę mógł to w jakiś sposób rozdzielić. Dobra, zastanówmy się, co byśmy mogli teraz wykonać. No bo potrzebuję ewidentnie jeszcze jednego robaka. Albo wiecie co, zrobimy tak. Faktycznie cofnę się do tego miejsca tutaj i spróbuję wyłowić coś z wody. Może ja wcale nie potrzebuję przynęty. Nie! Albo nie. Albo muszę na tą rybkę? Ryba. Mamy rybkę. Ale rybki nie potrzebuję, jeżeli chodzi o przepis. Co ja w takim razie z tą rybą miałbym zrobić? A może do tego kotła muszę ją wrzucić? Ale zrobię sobie zapis kontrolny. W razie gdyby po raz kolejny ci ludzie mnie zaatakowali. Co za ściema? Kurde no. Ale nie jest źle, mam jeszcze jedną szansę. Czyli wiem, że ryby tutaj użyć na tym nie mogę. O! Dobra jest. No bez sensu. To w taki sposób się ich mogłem pozbyć. Czyli ja miałem rybę tutaj użyć, ale niekoniecznie na kotle, tylko na nich. Patrzcie, mamy kolejnego robaka, czyli już będę miał wszystkie składniki, żeby przygotować napój. No! Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Biorąc pod uwagę fakt, jak byliśmy w Afryce, tam popełniłem więcej skok niż tutaj. Tylko z drugiej strony teraz muszę przygotować napój. Jakie to były składniki? Dwa pokruszone chrząszcze. Co prawda chrząszcze mam w całości i nie są pokruszone, ale być może wcale nie będzie trzeba tego robić. Chrząszcze, wodę, drewienko, pajęczynę i proszek. Cool! A czy ja to muszę użyć tutaj? A może faktycznie na tym kotle na zewnątrz? Robert, wymyśl coś lepszego. Nie. To może jednak na tym. Kurde! Fajnie. Jeden robak. Dobrze. Drugi robak. Cool. Pęk petard. Tu chyba nie ma znaczenia, jaka jest kolejność. Wow! Pajęczyna. Fajnie. Super! Ech, człowieku, tego się chyba nie da zrobić. Teraz bym musiał w jakiś sposób to podpalić. Klucz francuski. O nie, za to się nie będę brał. Kawałek lusterka.
Ach, człowieku, tego się chyba nie da zrobić. Cwany pomysł. Naczynie z tajemniczą miksturą. O! Użyłem petard na tym naczynku. W sumie tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzyło. Naczynko cały czas mam w ekwipunku. O! A może coś jeszcze muszę wyłowić z tej wody? Niezły numer, człowieku. Metalowa małża do ACME. Mamy kolejny element, czyli tak naprawdę mam już wszystkie elementy, żeby zakończyć gierkę. Tylko w jaki sposób miałbym się stąd wydostać? No bo tutaj żadnego przejścia nie ma. Z drugiej strony pozostały mi jeszcze petardy, których nigdzie nie używałem. No i mamy ten miech, którego nigdy nie używałem. Chyba że... Ja bym musiał użyć tego na kotle. Coś tak mi się kojarzy. No i tak ma być, człowieku. Prawdopodobnie wysadzimy się i wylecimy w kosmos. No, i tak ma być. Franz! Chyba już znaleźliśmy wszystkie części urządzenia Arka! Człowieku, ale co teraz? No i chyba musimy je złożyć, nie? Okej... Okay. O! Ty, Franz! Zobacz. Chyba przeniosło nas na tę całą planetę Ksymena. Coś w tym jest, człowieku, że nasze światy są podobne. I co dalej? O, ja was bardzo przepraszam. Witajcie! Dostałem sygnał, że tu was znajdę. Czy macie nasze urządzenie? No bardzo przepraszam, no jasne. A, oto i ono. Ale damy wam je pod jednym warunkiem. Bardzo przepraszam, o co chodzi? Zostaniecie oczywiście odpowiednio wynagrodzeni. No to też. Ale chcielibyśmy zobaczyć, jak to zadziała. Albo i nie zadziała. Ty, wypluj to lepiej. Oczywiście. Koniecznie, zaraz. Co zaraz? Zaraz. Bardzo przepraszam. Lecimy ratować nasze planety. Przybyliście w ostatniej chwili. Zostały już tylko minuty do momentu, w którym możemy oddalić katastrofę od naszych planet. Bardzo przepraszam. Dziękuję wam. Chodźcie ze mną. Polecimy do laboratorium, gdzie czeka na ten moduł gotowy do pracy przekaźnik.
Ty, Frant, o co chodzi? No tak sobie dumam, człowieku. Co Ark miał na myśli? Że będziemy ratować nasze planety? Czyżby Ziemi coś groziło? Faktycznie. Faktycznie, ty, Ark. A o co tu właściwie chodzi? Nasze planety są, bardzo przepraszam, powiązane chronomastą poloteleportycznym węzłem współzależnościowym. Ziemia i Xymela znajdują się tuż obok siebie, po przeciwnych stronach powłoki chronoprzestrzennej. Bardzo przepraszam, każde działanie globalnie dotykające naszej planety dotyczy też waszej i, bardzo przepraszam, na odwrót. Czy to znaczy, że jeśli w waszą planetę uderzy ten meteor, czy co tam, to w Ziemię też? Jak lecisz ty, ofiaro losu, ty złotonocy orangutanie, ty kretynie spod żłobka, to nie musi być uderzenie meteory. Równie dobrze może to być olbrzymi wybuch wulkanu, który rozsadzi waszą planetę lub nagłe zaniknięcie ozonu? O, człowieku! Nie martwcie się. Bardzo przepraszam. Wszystko jest już gotowe na nasze przybycie. Za chwilę umocujemy ACME w przekaźniku czasoprzestrzennym i uratujemy nasze planety. Za mną. O, jesteś! Macie moduł ACME? Bardzo przepraszam, tak, mamy. No to wstaw go od razu do przekaźnika. Wybaczcie, ale przedstawianie się i cały wersal pozostawimy na potem. Teraz musimy uruchomić to urządzenie i usunąć wreszcie ten meteor. Tutaj macie ekran, na którym widać obraz z satelity śledzącego meteor. Jak dojdzie do czerwonej strefy, to po nas. Ty, a o co chodzi? Bardzo przepraszam. Zdążyliśmy niemal na ostatnią chwilę. Przyciąganie naszej planety przyspieszyło nieco lot meteoru i zostały dokładnie minuty na jego usunięcie. Człowieku, czy z tego czegoś będą wydobywać się jakieś promienie? A nie będzie to szkodliwe dla nas? Bardzo przepraszam. Nie bójcie się. To tylko przekaźnik kumulujący energię i formujący ją w odpowiedni sposób. Musimy poczekać, aż proces kumulacji dobiegnie końca. Urządzenie emitujące falę teleportacyjną znajduje się daleko stąd. A co zrobicie z tym meteorem? Przeniesiemy go w czasie i przestrzeni w bliskie pobliże naszego Słońca. Jest ono na tyle duże, że zniszczy meteor bez żadnej szkody dla kogokolwiek. Stójcie, przerwijcie kumulację. Jeśli tego nie zrobicie, zabiję was i zniszczę przekaźnik. Tylko jeszcze ciebie tu brakowało, Waltonie. Czy nie rozumiesz, że przez ciebie zginie nasza planeta? Rozumiem to doskonale. Gdy wy zginiecie, nasza rasa będzie mogła zapanować nad waszym układem gwiezdnym i obecnymi tu surowcami. A, więc o to chodzi.
Wy jesteście agentami obcej rasy, a nie terrorystami goniącymi za ideami lub forsą. Co za różnica, czy zastrzelisz nas i zniszczysz przekaźnik, czy my go wyłączymy. I tak nasza planeta zginie, ale nasza rasa przetrwa w tych, którzy opuścili ją na tratwach ratunkowych. A ty zginiesz razem z nami. A waszych tratw jest bardzo mało i łatwo sobie z nimi poradzimy. Poza tym masz rację. Faktycznie mogę zastrzelić was i zniszczyć przekaźnik. Nawet wolałbym poczekać, aby popatrzeć, jak giniecie razem z waszą planetą. Ale chyba daruję sobie tę przyjemność. Jeszcze byście zdążyli coś wymyślić. A co do mnie, nie martw się. To, co widzisz, to tylko cybernetyczny fantom, którym ja steruję z oddali. Tak więc żegnajcie wszyscy. Jak rany. Co tu się właściwie stało? Bardzo przepraszam. Znowu muszę wam podziękować. Ponownie uratowaliście naszą planetę. Ale co to właściwie było? Uruchomiliście instalację przeciwpożarową. Dzięki temu odwróciliście na chwilę uwagę terrorysty. To oraz gaz gaszący ogień umożliwiły nam unieszkodliwienie go. No ale chyba nie bez ofiar. Zginął jeden, a nie cała planeta. Zostanie naszym narodowym bohaterem. Podobnie zresztą, jak bardzo przepraszam, wy. My? O kurna. My, chłopaki z osiedla 30-lecia? Bohaterami na skalę międzyplanetarną? Człowieku, a te wakacje zapowiadały się tak nudno. No, a co teraz? Teraz? Teraz to będzie. Wiemy, że medale i odznaczenia, tytuły i honory nie oddadzą w pełni wdzięczności, którą... Nie bójmy się słów, cała nasza planeta czuje do swoich zbawców, a zwłaszcza do tych dwóch przybyszy z obcej planety, którzy z poświęceniem pomogli uratować naszą, a przy okazji i swoją planetę. Mili, młodzi przyjaciele. Jeśli macie jakieś życzenie, które możemy spełnić, aby się wam odwdzięczyć za waszą pomoc, powiedzcie, a postaramy się sprostać temu zadaniu. No, mamy prośbę. Chcielibyśmy spędzić resztę wakacji, Ja nie wiem, czy wypada o to prosić. Mówcie, przybysze, mówcie! Człowieku, powiedz mi to na ucho. Przyjaciele, wasza prośba zostanie spełniona przez nas z radością i nie bójmy się słów, z przyjemnością. No, i jak tam zdróweczko? Wszystko w porządku. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za pomoc.
gdyby nie wy... No już przestań. Nasłuchaliśmy się tego dosyć ostatnimi dniami. Wiem, że spieszycie się po odbiór zasłużonej nagrody. No, nie da się ukryć, że tak. No wiesz, wakacje są takie krótkie. Myślę, że może jeszcze kiedyś się zobaczymy. Wszystko w twoich rękach, przedstawicielu wyżej rozwiniętej cywilizacji. Wiesz, Franz, głupio mi było prosić o taki drobiazg naszych ksymeńskich przyjaciół. O rany, człowieku. Jakbyśmy chłopakom z osiedla powiedzieli, że w zamian za uratowanie dwóch planet i dwóch cywilizacji zarzuciliśmy sobie w czasu w Sopocie, o rany, to chyba by pękli ze śmiechu. Racja! Tutaj kosmici, wszystkie planety wszystkich stref wszechświata możliwe do obejrzenia, a my tutaj do Sopotu. Dlatego też dobrze, że kazałeś mi to powiedzieć na ucho. Inaczej chyba by mi to przez gardło nie przeszło. Ty, wiesz co, może lepiej nie mówmy nikomu, co przeżyliśmy w te wakacje. Jeszcze ktoś wpadłby na pomysł, aby wsadzić nas w zapinane z tyłu kaftany. Chodzi ci oczywiście o tą kosmiczną rozróbę. Nie, no nie, jasne. Buzia na kłódkę. Ty, a jak wytłumaczysz ojcu, że jego rozklekotany maluch zmienił się w błyszczącego, nowiutkiego, lśniącego chromem i metalicznym lakierem dumnego Fiata 126P? O rany. Nie no, zawsze mogę skłamać, że zarobiłem na jego remont przy zbiorze truskawek. A swoją drogą dzięki, człowieku, że poprosiłeś kosmitów o odnowienie samochodu. Chociaż trochę przedobrzyli. Nie marudź. Lepiej podziwiaj widoki. Zasłużyliśmy na nie jak mało kto. Jasne, człowieku. Moi drodzy, tym oto sposobem zakończyliśmy naszą przygodę Wacki Kosmiczna Rozgrywka. Co prawda króciutką przygodę, ale pełną wrażeń i emocji. Zwiedziliśmy cztery kontynenty, zebraliśmy cztery elementy i uratowaliśmy cały wszechświat. Naprawdę świetnie spędzone wakacje. No i na sam koniec udaliśmy się do Sopotu na pożądany odpoczynek. Moi drodzy, tym akcentem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że cała serijka wam się podobała. I co? Słyszymy się w kolejnym Let's Playu, tym razem z odnowionego Sherlocka Holmesa. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hey!